Maryla Rodowicz, znana polska piosenkarka, przez wiele lat dawała koncerty zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, szczególnie dla Polonii rozsianej na całym świecie. Miała ona wystąpić 6 maja w londyńskim klubie Shepherd's Bush Empire, ale koncert został przeniesiony na listopad 2022 roku. O ile na oficjalnej stronie artystki zniknęła informacja o wydarzeniu, to pierwotnie koncert miał się odbyć w dniu koronacji króla Karola III, co mogło wpłynąć niekorzystnie na organizację koncertu ze względu na zamknięcie dodatkowych ulic. Początkowo podejrzewano, że przyczyną przeniesienia koncertu był brak zainteresowania i niska sprzedaż biletów. Jednak agentka Maryli Rodowicz oraz organizatorzy potwierdzili, że decyzja ta została podjęta ze względów logistycznych i zamknięcia dodatkowych ulic w związku z koronacją króla Karola III. To nie pierwszy raz, kiedy nie układa się współpraca Maryli Rodowicz z klubem Shepherd's Bush Empire, gdyż pierwotny koncert zaplanowany na październik 2021 roku został odwołany. Można zastanawiać się, czy jest to koniec pewnej epoki, kiedy to Maryla Rodowicz dominowała wśród artystów, którzy bawili Polonię za granicą. Ostatnio zaś, koncert dla Polaków za granicą dała Sana, która nie miała problemów z zapełnieniem sali.